Sesji Rady Gminy Uście Gorlickie. Informuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam władze gminy, witam pana wójta, panią skarbnik, państwa sołtysów, radnych, mieszkańców i osoby oglądające naszą transmisję. Szanowni państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest wolna, władna do podejmowania wiążących decyzji. Przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, wnioski do porządku obrad. Punkt czwarty, zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Punkt szósty, informacja o działalności międzysesyjnej wójta. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. A w sprawie zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie na 2024 rok oraz zmiany uchwały budżetowej gminy Uście Gorlickie numer 47 przez 537 przez 23 dnia 28 grudnia 2023 roku. B w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Uście Gorlickie. Podpunkt C w sprawie funduszu sołeckiego. Podpunkt D w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim. Podpunkt E w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uście Gorlickie 3. Podpunkt F w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Uście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Wysowa Zdrój. Podpunkt G w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie Brunary. Podpunkt H w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane. Podpunkt I w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym. Punkt 8 interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9 wolne wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 10. Zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wpłynęło do mnie pismo od księdza proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim z prośbą o wyrażenie zgody na przejęcie cmentarza parafialnego w Skwitnym na własność gminy. I bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania dotyczącego porządku, poszerzenia porządku obrad. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Gminy poszerzyła porządek obrad. Kolejny punkt. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Kolejny punkt. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na 48 sesji Rady Gminy Uście Gorlickie w dniu 27 lutego 2024. Wysoka Rado. Na sesji w dniu 27 lutego 2024 podejmowaliście państwo łącznie 20 uchwał o numerach od 542 do 561, które zostały przekazane do wojewody małopolskiego oraz regionalnej izby obrachunkowej, czyli organów sprawujących nadzór nad zgodnością uchwał z przepisami prawa. W stosunku podjętych rozstrzygnięć nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi czy rozstrzygnięcia od uprawnionych organów nadzoru. Wykonanie uchwał przedstawia się następująco. Uchwała pierwsza 48 przez 542 z 27 lutego 2024 w sprawie zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie na 2024 oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 47 przez 537 z 28 grudnia 2023. Uchwała jest zrealizowana, zmiany uwzględniono w budżecie gminy. Drugi projekt uchwały 48 przez 543 z 27 lutego
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujście-Godlickie. Uchwała została zrealizowana. Zmiany uwzględniono w WPF-ie. Trzeci projekt uchwały 48 w sprawie zmiany uchwały 15 przez 139 z 15 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała zrealizowana z chwilą podjęcia. Uwzględniono wprowadzone uchwałą zmiany. Kolejna uchwała 48 przez 545 z 27 lutego 2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście-Godlickie zlokalizowanej w miejscowości Kwiatoń. Uchwała w trakcie realizacji z wniosku pana Przołka, mieszkańca Kwiatonia, zlecono podział geodezyjny. Kolejny projekt uchwały 546 z 27 lutego 2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście-Godlickie zlokalizowanej w miejscowości Ujście-Godlickie. Uchwała w trakcie realizacji. Z wniosku Banku Spółdzielczego w Ujściu-Godlickim zlecono podział geodezyjny. Uchwała nr 48 przez 547 z 27 lutego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnym przetargów nieograniczonych nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujście-Godlickie zlokalizowanej w miejscowości Kunkowa. Uchwała w trakcie realizacji. Z wniosku pana Michniaka Kunkowa zlecono sporządzenie operatu szacunkowego. Kolejny projekt uchwały 548 z 27 lutego 2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości zmienia gminy Ujście-Godlickie zlokalizowanej w miejscowości Hańczowa. Uchwała w trakcie realizacji. Z wniosku pani Urda zlecono sporządzenie operatu szacunkowego. Kolejny projekt 549 z 27 lutego 2024 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała zrealizowana, zawarto akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy gminą Ujście-Godlickie a Lasami Nadleśnictwo Gorlice. Uchwała 550 z 27 lutego 2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Ujście-Godlickie. Uchwała zrealizowana, zawarto umowy na kolejny okres dzierżawy. Uchwała 551 z 27 lutego 2024 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ujście-Godlickie na lata 2024-2026. Uchwała do realizacji na bieżąco w okresie obowiązywania. Uchwała 552 przez 24 z 27 lutego 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujście-Godlickie na rok 2024. Uchwała do realizacji w ciągu roku 2024. Kolejna uchwała 553 z 27 lutego 2024 w sprawie zmiany uchwały 42 przez 493 Rady Gminy Ujście-Godlickie z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujście-Godlickie 6 w gminie Ujście-Godlickie. Uchwała zrealizowana dotyczy oczyszczalni ścieków w Brunarach. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu przygotowywany do publicznego wyłożenia. Kolejny projekt uchwały 554 z 27 lutego 2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy obiektów sakralnych Hańczowa, Nowica, Przysłup, Skwirtne, Smerekowiec i Ujście-Godlickie. Uchwała w trakcie realizacji. Rozpoczyna się obecnie procedura ogłaszania zapytań ofertowych dla tych zadań. Kolejny projekt uchwały 560 z 27 lutego 2024 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 30 m sześciennych drewna tartacznego dla parafii rzymskokatolickiej w Gładyszowie. W trakcie realizacji oczekujemy na stosowne zgody z Lasów Państwowych przed ścinką oraz zrywką drewna.
I ostatnia uchwała 561 przez 24 z 27 lutego 2024 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna 14 metrów sześciennych Powiatowemu Zarządowi Drogowemu w Gorlicach z przeznaczeniem na remont balustrad na drewnianych mostach zlokalizowanych na drodze powiatowej Gładyszów-Puście Gorlickie. Uchwała w trakcie realizacji, drewno przygotowane do przekazania. Dziękuję bardzo. Tyle, jeżeli chodzi o projekty uchwał. Dziękuję. Są jakieś pytania do informacji o realizacji uchwał? Nie widzę. Proszę o informację o działalności międzysesyjnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji w dniu 27 lutego 2024 upłynął miesiąc. W tym okresie Urząd Gminy zajmował się następującymi sprawami. Trwa realizacja zadań rozbudowa i modernizacja Parku Wodnego w Wysowej Zdroju, modernizacja oczyszczalni ścieków Fańczowej wraz z siecią kanalizacyjną z usługą nadzoru inwestorskiego, modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim wraz z usługą nadzoru inwestorskiego i zakupem samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Trwa finalizacja prac przy montażu instalacji fotowoltaicznej OZE na budynkach gminnych użyteczności publicznej. Planowany termin zakończenia prac to jest 30 kwietnia 2024. Został wykonany projekt funkcjonalno-użytkowy na instalację fotowoltaiczną na obiekcie oczyszczalni ścieków w Wysowej Zdroju w ramach programu doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w instalacje fotowoltaiczne na terenie ziemi gorlickiej. Została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę budynku oświatowo-mieszkalnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni w budynku nr 97 w Wysowej Zdroju, planowanej do realizacji w ramach środków Polskiego Ładu. Trwają prace przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropy. Termin zakończenia prac to jest 8 czerwca 2024. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki w programie pod nazwą Groby i cmentarze wojenne w kraju. Gmina otrzymała dofinansowanie na remont cmentarza z I wojny światowej Gładyszów-Wirchne nr 61 w wysokości 46 292 zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie do następujących wniosków. Wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki na zadanie kompostowniki w gminie Uście Gorlickie. Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego 25 tysięcy zł, udział gminy 0. Pomoc finansowa pod nazwą Małopolskie OSP 24 dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP. Prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej część A na zadanie przebudowa budynku garażowego z wiatą dla OSP w Gładyszowie. Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego 48 tysięcy zł, udział gminy również 48 tysięcy zł. Pomoc finansowa pod nazwą Małopolski OSP 2024 na doposażenie jednostek OSP. Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego 20 tysięcy, udział własny zapewniają jednostki OSP. Zakup elementów wyposażenia. Pomoc finansowa pod nazwą Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024, dofinansowanie 40 tysięcy zł, udział gminy 18 tysięcy zł. Chodzi tu o zakup wyposażenia do 11 świetlic wiejskich w garnki, sztućce i tym podobne urządzenia. Został uzupełniony wniosek do programu Interreg 21-27 Szlak Kulinarny na pograniczu polsko-słowackim, w ramach którego planowany jest remont świetlic wiejskich w Smerekowcu, Stawiszy oraz budowa świetlicy w Odernym. Ogłoszono przetarg na realizację zadania pod nazwą remont drogi gminnej Uście Gorlickie osiedle Homola na odcinku pierwszym na odcinku drugim w kilometrażu 1 plus 276 do 1527 w miejscowości Uście Gorlickie, gmina Uście Gorlickie, zrealizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie 50%
Szacunkowy koszt realizacji zadania to jest 163 804,64 zł. Chodzi tutaj o drogę tak zwaną słoneczną za restauracją Homola. To jest ten odcinek tutaj bocznej obwodnicy. Planowany termin otwarcia ofert 9 kwietnia 2024. Zrealizowano usługę w zakresie dostawy kruszywa dla potrzeb własnych sołectwa Brunary. Dojazd do projektowanej oczyszczalni, droga obok pana Matusika przez Brud, droga koło pana Tomery za rzeką. Zrealizowano również usługę w zakresie transportu materiału własnego na potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa Brunary, Hańczowa oraz Śnietnica. Zakupiono masę bitumiczną na zimno dla potrzeb usuwania uszkodzeń dróg o nawierzchni bitumicznej w okresie zimowym. Wykonano remont poszycia mostu na rzece Ropa w miejscowości Uście Gorlickie obok dawnego ośrodku Oaza. Zadania w trakcie realizacji. Remont drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej jako działka ewidencyjna 95/30, 94/22 w miejscowości Wysowa Zdrój o długości 258 metrów, to jest obok pensjonatu Emilia. Remont drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 349 w miejscowości Śnietnica długości 85 metrów wraz z wykonaniem mianki. Drugi etap, droga dojazdowa do cmentarza. Remont dróg gminnych wewnętrznych oznaczonych jako działki ewidencyjne 380/381/1 w miejscowości Śnietnica o łącznej długości 120 metrów obok pana Zagórskiego. Roboty drogowe w obrębie dróg gminnych, publicznych i wewnętrznych w sołectwie Hańczowa, Śnietnica i Robki. Oczyszczenie rowów, naprawa przyczółków, remonty cząstkowe nawierzchni. Usunięcie żeremi bobrów w obrębie przyczółków mostu żelbetowego w miejscowości Banica. Jest to ten drugi most. Oczyszczenie czaszy progu wodnego na rzece Ropa w miejscowości Wysowa Zdrój na wysokości kładki w Parku Zdrojowym. Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, publicznych oraz wewnętrznych według zgłoszeń sołtysów i mieszkańców. Nadal trwa przygotowanie dalszych inwestycji w ramach poszczególnych edycji programu Polski Ład, to jest chodniki, kanalizacja i oczyszczalnia w Brunarach. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne, czyli LED-owe. Ponadto przygotowywane są zapytania ofertowe dla zadań związanych z remontami zabytkowych obiektów sakralnych na terenie gminy w ramach Polskiego Ładu. Na dzień dzisiejszy w oparciu o wnioski zgłoszone przez poszczególne parafie udzielono dotacji połowie parafii, których wnioski dotyczą 6 z 12. Zmiany w mieniu gminy Uście Gorlickie za okres od 27 lutego 2024 do 26 marca. I tak, w dniu 1 marca 2024 aktem notarialnym gmina Uście Gorlickie zawarła umowę zamiany z Lasami Państwowymi na Leśnictwo Gorlice, podczas której gmina nabyła 6 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w miejscowościach Zdynia i Gładyszów o łącznej powierzchni 1,88 ha, 887 arów, wartości 287 446 zł brutto. W zamian przekazując na rzecz nadleśnictwa nieruchomości drogowe w kompleksach leśnych zlokalizowanych w miejscowościach Gładyszów, Konieczna i Zdynia. Aktualnie ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości z mienia gminy. Drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości ewidencyjna działka nr 400 o powierzchni 1,13 ha, obręb Nowica, cena wywoławcza 600 tysięcy plus VAT od wartości terenów budowlanych. Termin przetargu 8 kwiecień 2024. Ponadto obsłużyłem zebrania wiejskie zorganizowane w poszczególnych sołectwach w związku z upływającą kadencją Rady Gminy oraz uczestniczyłem w niektórych zebraniach sprawozdawczych OSP z terenu gminy. Zarówno ja, jak i pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych uczestniczyliśmy w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy odbywających się w okresie mijającego okresu oraz innych spotkaniach organizowanych w sprawach dotyczących bieżącej działalności gminy,
tym związanych z realizowanymi na terenie gminy projektami. Przygotowano projekt zmiany budżetu gminy na rok 2024 oraz projekty innych uchwał kierowanych pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są pytania, spróbuję. Nie widać pytań. Dziękuję panu wójtowi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszą uchwałę mamy w sprawie zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie na 2024 rok oraz zmiany uchwały budżetowej gminy Uście Gorlickie nr 47 przez 537 przez 23 z dnia 28 grudnia 2023. Bardzo bym prosił panią skarbnik o omówienie tej uchwały i od razu kolejnej odnośnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wysoka Rado, w budżecie wprowadzamy następujące zmiany. Dochody zwiększają się o kwotę 844 045,50 zł. W tym w dziale 750 zwiększamy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 14 013 zł. W dziale 754 wprowadzamy dochody z tytułu dotacji na zadanie Małopolskie OSP rozbudowa garażu w kwocie 48 000 zł. W dziale 758 zwiększamy dochody ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 51 344 zł. W dziale 801 zwiększamy dochody z tytułu dotacji na przedszkola w kwocie 510 366 zł. Oraz z tytułu dotacji z Instytutu Migracji w kwocie 11 000 zł. W dziale 852 wprowadzamy środki na dodatek osłonowy w kwocie 90 739 zł. W dziale 853 wprowadzamy środki z funduszu COVID w kwocie 2 000 zł. W dziale 855 zwiększamy dochody o kwotę 43 zł na zadanie Karta Dużej Rodziny oraz zadanie z funduszu pomocy w kwocie 31 540 zł. W dziale 900 zwiększamy dochody o kwotę 25 000 zł. Z tytułu dotacji na zakup kompostowników. W dziale 921 zwiększamy dochody z tytułu dotacji Małopolskie Świetlice Wiejskie w kwocie 40 000 zł. W wydatkach wprowadzamy zmianę w wysokości również 844 045 zł. W tym w dziale 400 wprowadzamy kwotę 90 000 na remont sieci wodociągowej. W dziale 700 wprowadzamy kwotę 14 013 zł na zadanie zlecone oraz kwotę 20 000 na wydatki CUO. W dziale 754 wprowadzamy wydatki na zadanie przebudowa budynku garażowego OSP w Gładyszowie w kwocie 96 000 zł. W dziale 801 zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 51 344 zł oraz zwiększamy wydatki na zadania oświatowe w kwocie 265 366 zł. W dziale 852 wprowadzamy środki na dodatek osłonowy w kwocie 90 739 zł. W dziale 853 wprowadzamy wydatki z funduszu COVID na zadanie refundacja podatku VAT w kwocie 2000 zł. W dziale 855 na wniosek OPS wprowadzamy zmiany porządkujące oraz zwiększamy wydatki na zadanie Karta Dużej Rodziny w kwocie 43 zł oraz Fundusz Pomocy 31 540 zł. W dziale 900 zwiększamy wydatki o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji na kompostowniki oraz wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 80 000 zł. W dziale 921 wprowadzamy wydatki na zadanie Małopolskie Świetlice Wiejskie w kwocie 58 000 zł. Autopoprawką proszę o wprowadzenie jeszcze jednej dotacji na doposażenie remis OSP w wysokości 20 000 zł po dochodach i po wydatkach. Ponadto w budżecie w przychody nie uległy zmianie, rozchody nie uległy zmianie. Dziękuję. Dobrze. Bardzo proszę. WPF. Jeżeli chodzi o WPF, aktualizujemy wysokość dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie. I to wszystkie zmiany. Dziękuję. Są pytania? Nie widzę. Dziękuję. W razie przechodzimy do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę o przygotowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie zostało uchwalone. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta. Teraz kolejna uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Ujście Gorlickie na 2025 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 2 ust. 1 i 2 ustawy z 21 lutego 2014 o Funduszu Sołeckim właściwa Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego uchwała dotyczy. Fundusz Sołecki to środki gminy zagwarantowane dla konkretnego sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi samorządu, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych. W gminie Ujście Gorlickie, w której funkcjonuje 19 sołectw, zgodnie z wolą Rady Gminy tej kadencji, Fundusz Sołecki po raz pierwszy został wyodrębniony w 2019 roku i obowiązywał w latach 2020-2023. W roku 2023 Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu na rok 2024. Głównym powodem takiej decyzji były argumenty związane ze znacznym rozdrobnieniem środków w budżecie w przypadku wyodrębnienia funduszu, coraz większego ograniczenia zakresu możliwości do wykonania w ramach funduszu zadań, możliwości ekonomiczne gminy oraz faktyczne ograniczenia finansowania funduszu z budżetu państwa, z uwagi na które dotacja z roku na rok była mniejsza. Z gwarantowanych ustawowo 20% w roku 2023 oscylowała w wysokości zaledwie 11-12%. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie na realizację kilku inwestycji na poziomie prawie 28 milionów złotych, których realizacja wymagała poniesienia znacznego wkładu własnego. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w wydatkowaniu środków funduszu wyłącznie do zadań własnych gmin, bardzo szczegółowo analizowana jest obecnie przez organ nadzoru również zasadność finansowania poszczególnych zadań ze środków funduszu. Przykładowo nie ma możliwości finansowania remontu dróg, które nie mają statusu dróg publicznych. Tym samym, mając na uwadze słuszne założenia ustawy o Funduszu Sołeckim, mającej w zamyśle szeroko pojętą aktywizację środowisk lokalnej społeczności oraz wynikający z niej cel wyodrębnienia w ramach budżetu gminy środków funduszu, przy świadomości, że decyzja Rady o jego niewyodrębnianiu w roku 2024 nie była decyzją jednogłośną, organ wykonawczy powstrzymuje się od formułowania konkretnego wniosku w tej sprawie, pozostawiając decyzję dotyczącą wyodrębnienia środków funduszu na rok 2025 do rozstrzygnięcia Wysokiej Radzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli wszystko w naszych rękach. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Andrzej Barna. Nie wiem, może będzie mnie dobrze słychać. Nie będę szedł do mównicy. Nie, na stojąco. Podejdę. Podejdę do mównicy jednak. Szanowni koledzy radni, sołtysi, mieszkańcy, w 2019 roku też niejednogłośnie wyodrębniliśmy Fundusz Sołecki.
Bardzo mi zależało na wyodrębnieniu tego funduszu z tego tytułu, że widząc, jak to działa w gminie Łużna, jak mieszkańcy tam potrafią zagospodarować te pieniądze, wydawało mi się, że to będzie bardzo fajnie funkcjonowało w naszej gminie. Wydawało mi się i jestem przekonany, że dobrze było realizowane. Że mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, jak te pieniądze wydatkować, w co zainwestować, ale na prośbę pana wójta, że jest ta współpraca między radnymi a wójtem, no odnośnie niewyodrębniania w tamtym roku, byłem przeciw. Byłem przeciw. Ciężko mi to przychodziło, bo byłem w 19 roku chciałem i wierzyłem, że to się może sprawdzić, ale no, musi być współpraca między radnymi a panem wójtem. No, musimy się na każdej płaszczyźnie porozumiewać, dyskutować, no i jeśli niewyodrębnienie, jak pan wójt zresztą podkreślał, może nam to przynieść więcej korzyści, żeby to było jakby w tym jednym worku te pieniądze, żeby tego nie rozdzielać, że możemy zrobić więcej. Ja już nie startuję na radnego do gminy, także myślę, że tutaj bym się przychylił, żeby ten fundusz jednak wyodrębnić. Żeby wyodrębnić ten fundusz, rozmawiając z ludźmi, może się to niektórym nie podobać. Trudno. Ale w 2019 roku chciałem i wierzyłem, że to się sprawdzi. Jak podkreślałem po rozmowach z panem wójtem, no ale nie. Nie. Ktoś powie, a chorągiewka, raz w tą stronę zawieje, raz w tą. Tak, ale musi być porozumienie. I teraz wydaje mi się, i na jednym z zebrań, wczoraj w Łodyszowie, jeśli podejdziemy do tego, jak mówiła pani skarbnik, mądrze, a wszyscy mieszkańcy są mądrzy, każdy u siebie na wsi wie, co jest w pierwszym, na pierwszym punkcie do zrobienia. I podkreślam, LGD ma teraz ogromny zasób pieniędzy na wydatkowanie na te projekty i żeby to wykorzystywać, żeby to był jako wkład własny, żeby naprawdę coś zrobić. I bardzo mi się podobało rozbudowa szkoły w Gładyszowie. To był przykład, że sołectwa między sobą mogą się porozumieć. Ja byłem sceptycznie nastawiony co do rozbudowy. Nie wierzyłem w to, że to się uda. Ale to wy, państwo, wyście pokazali, że możecie. Łącznie z Marcinem, przewodniczącym. Bo on był święcie przekonany, że uda się to zrealizować. W Gładyszowie mamy salę. Udało się. Na pierwszy etap sołectwo Konieczna, Zdynia, Smerekowiec, Regetów, Gładyszów potrafili się porozumieć i przeznaczyć pieniądze i ruszyło to. I mamy teraz piękną salę. I jest dużo takich rzeczy. Bo tak samo może to też zadziałać w ten sposób. Wiemy dobrze, że w Gładyszowie trzeba orlik czy jakieś boisko. I mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że przy współpracy nowej pani wójt, bo fenomenalne jest, że jest dwie kandydatki na wójciny. Pierwszy raz. Bardzo mi się to podoba. I że naprawdę będzie ta dyskusja między ludźmi, ten kurz bitewny po tej kampanii opadnie, siądziecie do wspólnego stołu, porozmawiacie i będziecie chcieli jak najwięcej ściągnąć. I właśnie dzięki temu funduszowi sołeckiemu jestem święcie przekonany, że jak naprawdę wszyscy razem się weźmiecie za to, to zrobicie tu wiele, wiele wspaniałych rzeczy. Tak samo jak i no, u mnie na wsi, jak było odnośnie funduszu wyłączenie tych dróg. Z początku drogi rolnicze można? Nie. Do powiatowych już nie. No to praktycznie my mamy jedną drogę publiczną, gminną, która idzie w kierunku zapory. Największym użytkownikiem są lasy państwowe. No to przepraszam bardzo, no to będziemy lasom robić drogi, a my swoich gminnych, niepublicznych już nie możemy. No i tak szczerze powiem, no rozmawiając z mieszkańcami swojego sołectwa, za bardzo nie mieli pomysłu. Ale jeśli, i tutaj też liczę na sołectwo Nowice, że możemy się na pewno jakoś porozumieć i jak będzie ten fundusz, o ile będzie wydzielony, a bardzo proszę, żeby go wydzielić, bardzo proszę kolegów i koleżanki radnych i kolegę wiceprzewodniczącego, bo wiem, że on jest nie do końca tutaj, zawsze to argumentował, żeby było w to jednym worku, ale ja tutaj no niestety będę apelował i proszę. Ale Andrzej, przekonuje ostatnie zdania twoje, przekonują. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miło to słyszeć. Także ty
Tyle z mojej strony i jeszcze raz bardzo was proszę, kochani radni. Dziękuję. No proszę, Krzysiek był wcześniej, przepraszam. Drodzy państwo, ja uważam, że również jestem za tym, żeby był przywrócony ten fundusz sołecki. Byłem i jestem wciąż cały czas za tym, żeby był ten fundusz sołecki, a szczególnie on służy w dobrej partii na te małe wioski typu Nowica, Kumkowa, Izby, czy Stawisza, czy Panica. Drodzy radni, ja uważam, że z tych środków takie małe wioski właśnie jak wymieniłem, bardzo dużo się ratują tym funduszem i nie jest tak, jak tu jeden pan radny powiedział, że już nie trzeba nic w tych małych wioskach. Trzeba, zawsze coś trzeba. Ja dam przykład, może nie trzeba tam luster, nie trzeba obrazków świętych czy coś, ale trzeba, są rzeczy do zrobienia, co przez te wszystkie lata nieraz gmina nie mogła się zmóc, a jednak jak wyodrębimy ten fundusz na dany cel, to będzie to zrobione. Ja tu dam przykład, nawet drogę w Banicy, ten przeciek koło pana Siuty. Przecież tam już tyle razy było interweniowane i do pana wójta, i no nie mogliśmy się, ja nie mówię, że tu jest wina pana wójta, czy nie możemy się zmóc na to, a to jest naprawdę poważny problem. I uważam, że nawet typu remont tego wodospustu, bo to po prostu tam ten wodospust jest gdzieś zatkany, nie odpływa ta woda i czy to jest zima, czy lato, tam jest non-stop woda na tym asfalcie. W zimie się robi takie zniesienie, no i to też powoduje po prostu złemu utrudnieniu. No, to jest taki przykład. Czy jakieś małe poszerzenie parkingu, czy ogrodzenie cmentarza. Dużo by wymieniać, ale są, naprawdę są w tych małych miejscowościach jeszcze rzeczy, takie nieduże rzeczy, co można właśnie zrobić z tego funduszu. Ja jestem i tak jak powiedziałem, byłem za tym funduszem. Bardzo bym prosił Radę, żeby też się przychyliła do tego, żeby jednak ten fundusz sołecki został. No dziękuję. Dziękuję. Pani Jola, proszę. Wysoka Rado, ja to chyba jestem tym właśnie ewenementem, który przy pierwszym głosowaniu za funduszem sołeckim byłam przeciw. Miałam takie myślenie, jakie tutaj przedstawia mam pan wiceprzewodniczący, że będą te pieniądze w budżecie, że zrobimy więcej, zainwestujemy w coś innego. Przyznaję się i to przyznaję się po raz kolejny. Myliłam się i to w 100% się myliłam. Wiem, jak ten fundusz sołecki budował lokalną demokrację. Wiem, jak dla wszystkich mieszkańców był on ważny. Oni się spotykali, to mieszkańcy wiedzieli, na co mają wydatkować te pieniądze i co jest dla nich najważniejsze w danym momencie do wykonania. Jakie są największe potrzeby danego sołectwa. Poza tym fundusz sołecki to były też jedno właśnie z takich spotkań, gdzie były te zebrania wiejskie zorganizowane, na które przyjeżdżał pan wójt. Zobaczmy nawet jak w 2023 roku nie było już wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Ile było spotkań z panem wójtem w sołectwach? Jedno było w Robkach, które było zorganizowane i chyba jedno w Skwirtnem. Poza tym nie było współpracy, nie było wspólnego porozumienia, a myślę, że jest to bardzo dobra płaszczyzna wspólnego porozumienia, bo to jest współpraca mieszkańców, sołtysów, radnych i władz gminnych. Dlatego Wysoka Rado, zwracam się do was z ogromną prośbą o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w dzisiejszym głosowaniu. Dziękuję. Dziękuję. Bogdan, proszę, proszę. Tak. Ja powiem tak, do tej pory byłem przeciwny cały czas funduszowi sołeckiemu, ale ze względu na nacisk społeczny, jaki jest, jak ludzie mnie przekonują do tego, żeby jednak powstał, przychylę się do tego wniosku. Prosiłbym tylko w niektórych sołectwach o bardziej rozsądne przyznawanie tych pieniędzy na jakikolwiek cel. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolega Mikołaj.
Wysoka Rado, myślę, że przed głosowaniem powinniśmy wysłuchać też głosu sołtysów. Mamy obecnych sołtysów na sali. Niech się oni bezpośrednio wypowiedzą, bo to oni będą zarządzać tym funduszem. Co myślą na ten temat? Ale będą wnioskować o to. No bardzo proszę, no, radny jeszcze Paweł. Radny jestem sołtysem, jestem radny. Za wyodrębnieniem tego funduszu sołeckiego, bo jest taka sytuacja. Jest dużo takich prac, co mieszkańcy wiedzą, co trzeba zrobić. Ale jest taka prośba jeszcze do wyższych władz, czy do urzędu gminy, czy coś takiego, żeby mieszkańcy mogli zadecydować tym funduszem, że nie jest to tak może, że tego wam nie wolno, tego nie wolno wam zrobić, bo to nie dotyczy funduszu. Jeżeli to jest fundusz sołecki, to moim zdaniem powinna decydować Rada Sołecka, Wioska i tak dalej, żeby mogli oni tym rządzić. A nie tak, to jest takie moim zdaniem no, przykre. No bo kurde, masz, a nie masz. Ale ja z tym przychylam się tu wysoki, tu są państwu sołtysom, radzie tu tego wójtowi, żeby być i ten fundusz pozostawić dla wiosek. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś by chciał jeszcze, dobrze, jeszcze radny Kazimierz i zaraz prosimy panią. Ja uważam, że fundusz sołecki jest potrzebny, bo podnosi to rangę rad sołeckich i miejscowa ludność po prostu może ten fundusz wydać na to, na co uważa. Nie zawsze, ale okej. Okay. Bardzo proszę pani, tylko podejść do mównicy, bardzo bym prosił, bo jest, no, następna będzie pani, przepraszam. Wysoka Rado, ja ze swojej strony no tylko pragnę przypomnieć wszystkim właśnie o sposobie wydatkowania. Niestety, tak jak pan tu mówi, nie jesteśmy, bo jesteśmy zobligowani tym kursem, tymi zasadami, które są. My możemy w jakiś sposób światła nie ugniemy, natomiast możemy w jakiś sposób mądry to wydatkowanie przeznaczyć. Myślę, że tutaj ja jestem oczywiście za, niemniej kurde, na zasadach współpracy z gminą, takich otwartych, wysłuchaniu po prostu, w jaki sposób można to zrobić, żeby, jak się to mówi, był wilk syty i owca cała. Bo możemy te pieniądze na przykład w jakiś sposób jeszcze pomnożyć, czyli tak jak byliśmy przy szkole, wrzuciliśmy to w kapelusz i z tego kapelusza zrobił się piękny garnitur. Więc prosiłbym, żeby po prostu jednak drobiazgi, które możemy w jakiś sposób sobie w inny sposób zdobyć, po prostu nie używać do tego funduszu sołeckiego. Postawić jakąś fajną, grubszą rzecz, którą można jakoś wspólnie z gminą czy z jakimś projektem zrobić i to by było najlepsze, mi się wydaje. Jestem oczywiście jako sołtys Gladyszowa za. Dziękuję bardzo, proszę panią. Tylko proszę podejść do mównicy. Nie, ja tak krótko. Ale no bardzo proszę, bo potem mamy uwagi od mieszkańców, że nic nie słyszą. To jest moja pierwsza kadencja jako sołtysa i uważam, że jak państwo przegłosowaliście w 2019 roku, mimo że było tu sporo spotkań, nie wszyscy się z tym zgadzali, była to najlepsza decyzja tej Rady, naprawdę. To spowodowało, że spotykaliśmy się z mieszkańcami, nie musieliśmy o wszystko prosić gminy, bo mieliśmy te kilkanaście tysięcy swoich i ewentualnie mogliśmy się tylko dogadać na co. Niestety w 2023 bodajże państwo nam to cofnęliście, to nie my możliwe będziemy decydować, jak te pieniądze będą wydawane w przyszłej kadencji, ponieważ nie wiadomo, czy będziemy sołtysami. Natomiast to są naprawdę dobrze będą wydane pieniądze i myślę, że my się też uczymy, co jest nam potrzebne, na co możemy składać i we współpracy z gminą, z jedną albo z drugą panią wójt, myślę, że będzie coraz lepiej i my jesteśmy przykładem ROPE, gdzie cały czas w 2019 zakładaliśmy, że będziemy zawsze naprawiać naszą drogę. No i tak było to robione.
No a w tej chwili na 24 nie mamy tych pieniędzy i musimy gminę prosić o kilkanaście, dziesięć, nie wiem ileś tam tysięcy na naprawę. A tak będziemy mieli własne pieniądze, będziemy je wydawać tak, jak my uważamy. A więc ja proszę, żeby gmina zagłosowała za i wyodrębniła te fundusze. Rada, przepraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja chcę zabrać głos. Szanowni Państwo, jak się przysłuchuję tym wszystkim mądrościom, ale muszę tak od końca zacząć. Pani sołtys z Ropek mówi, że to wy Państwoście naprawiali drogę w Ropkach i dziury na drodze. Proszę Panią, no ja jeżdżę prawie dwa razy w miesiącu przez Ropki. I jakby nie gmina budowała tą drogę, to naprawdę to naprawianie to nic nie daje. Ja tu podchwyciłem taki ciekawy problem, że to co kolega Andrzej Barna mówił, że jak była budowa sali gimnastycznej, tu chcę serdecznie pogratulować panu przewodniczącemu, że to jest jego wielka zasługa, że potrafił trafić do takich źródeł, że te pieniądze trafiły do Gładyszowa na budowę tej sali gimnastycznej i jest sala gimnastyczna wybudowana. Ale drodzy Państwo, i tam fundusz sołecki został z pięciu wsi przydzielony na jedno ważne zadanie. Może tak, żeby zacząć współpracować, że sołectwa sąsiedzkie takie, no jak na przykład choćby Kwiatoń, Skwirtne, bo nie będę inne wymieniał, żeby... I to, żeby... Panie sołtysie, akurat jest Pan w wielkim błędzie, ponieważ jak będzie budowana kanalizacja, to możemy te środki razem spiąć i tak malutko będzie tego. Dogadamy się, ale żeby była taka współpraca, ale drodzy Państwo, żeby była ta współpraca taka, że jeśli jest potrzeba, to dajemy pieniądze z innych tych sołectw, bo one nie są duże, ale będą pomocne. Będzie remontowana z Interregu świetlica w Smerekowcu. Też by wypadało, żeby te sołectwa przeznaczyły ten fundusz sołecki na świetlicę w Smerekowcu. Bo drodzy Państwo, z funduszu tego sołeckiego była remontowana świetlica w Koniecznej, w Zdyni, w Gładyszowie. No a teraz jak przychodzi dla Smerekowca, to też by wypadało z tego funduszu, ale pomóż i w ten sposób ten fundusz może zagospodarować. Jest to ciekawa myśl, no jednak co młody organizm, Andrzej jest młodym człowiekiem, ja już zwapniały, to ja broniłem, że fundusz powinien być w gminie. A jeśli chcecie na te wsie, proszę bardzo, tylko się dogadywać, żeby sołectwa razem sobie pomagały. No co? Co Ropki by wartały bez Hańczowej? Albo Hańczowa bez Ropek. Jak się pytali dyrektora zespołu szkół, no tego, proszę? A gdzie Pękalaj za młody? Wąsi był, Kaziu. Pytali się, gdzie ta Hańczowa jest, a on mówi koło Ropek. No i już wiedzieli wszyscy, gdzie ta Hańczowa jest, bo jak koło Ropek, to o Ropka więcej pewnie ludzi wiedziało, jak o Hańczowej. Drodzy Państwo, to może na takiej zasadzie, ja bym życzył Nowej Radzie, żeby tak zacząć współpracować, żeby się dogadywać, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bo to, że fundusz trafi na sołectwa, to niektórzy no może nie umieli to dobrze wykorzystać, bo może ja chcę podkreślić, że powinni wreszcie zrozumieć, że największą władzą we wsi jest sołtys i Rada Sołecka. To nie ma innej władzy, tylko ta jest władza i oni powinni decydować, a ranny jest do pomocy, jeśli współpraca się będzie dobrze układała. I tak to powinno wyglądać. I żeby współpracowały między sobą rady tych sołectw, przecież te nasze sołectwa, no co to, jaka jest, gdzie ta granica jest między Konieczną a Zdynią? No nie wiem, gdzie ta granica jest. Ja wiem, że jest. Ja też wiem, gdzie jest między Hańczową a Wysową granica. No też wiem, gdzie ta granica jest bardzo dobrze i zawsze mi się pamiętało, gdzie granica. Ale czy te granice potrzebne są wtedy, kiedy powinny być, ale jeśli tu chodzi o inwestycje takie, to dogaduje się cztery sołectwa i dają ten fundusz na jedno zadanie i mogą. I prosiłbym też samorząd, żeby wreszcie poinformować sołtysów na samym początku roku, na co mogą wydać te środki, a nie żeby rady się spotykały, dyskutowały,
a później wygląda na to, że na to nie, na to nie, na to nie. Powiedzieć im na to, na to, na to możecie i sprawa, to nie jest sprawa samorządu, tylko to jest sprawa przepisów prawnych, a nikt ich na dzisiaj nie zmieni jeszcze. Może kiedy będą zmienione. Także drodzy Państwo, no widziałem, że tu Państwo tak lekko do mnie dziobnięto, że ja się nie zgadzam. Co ja mam do gadania jednym głosem? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania w takim razie. Głosowanie. Będziemy głosować za wyodrębnieniem, żeby to doprecyzować, czy za niewyodrębnieniem. W sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Ujście Gorlickie środków stanowiących Fundusz Sołecki. Za wyodrębnieniem. Czyli kto będzie za, to będzie miał Fundusz Sołecki. Dziękuję. Proszę o ciszę. Tak jest, przecież to, ja tylko powiem, że to jest logiczne. Kto jest za wyodrębnieniem, wyodrębnia Fundusz Sołecki. Kto jest przeciw? Wyodrębnienie należy nie traktować, że dzielimy na Sołecka. Tak jest. Dziękuję. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Ujście Gorlickie na 2025 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Oświatowych w Ujściu Gorlickim. Ja tylko poinformuję, że projekty uchwał otrzymały dzisiaj pozytywne opinie przez Komisję Budżetu i Rozwoju. Bardzo bym prosił Pana Wójta o przedstawienie uchwały. Szanowni Radni, tu jest zmiana kosmetyczna, po prostu kierownikiem CUO został Pan Miśkowicz, to jest zamiana po prostu z Pana Michniaka na Pana Miśkowicza i tyle. Dziękuję. Są pytania? Nie widzę. Szkoda, bardzo, że go nie ma. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Oświatowych w Ujściu Gorlickim? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujście Gorlickie 3 w gminie Ujście Gorlickie. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Rolnictwo. Komisja Rolnictwa wydała pozytywną opinię, jak i również następnej uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Również ta uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Bardzo proszę. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujście Gorlickie 3? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Wysowa Zdrój. Bardzo proszę, Pan Wójcie. Wysoka Rado, wpłynęło pismo do urzędu, czyli wniosek właściciela działek ewidencyjnych 486/5, 486/7 i przez 8 zlokalizowanych w miejscowości Wysowa Zdrój, to jest Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, z prośbą o wyrażenie zgody
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości z mienia gminy Ujście Gorlickie składającej się z części działki ewidencyjnej 486/6 o powierzchni 1 ara w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej jego własność. Wnioskowana do sprzedaży część działki ewidencyjnej 486/6 stanowi wąski pas gruntu zajęty pod plac przed budynkiem Zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Wysowej Zdroju, zlokalizowany do linii rozgraniczającej pas drogowy drogi powiatowej ROPA Wysowa Zdrój granica państwa. Zgodnie z MZP gminy Ujście Gorlickie stanowi tereny usług kultu religijnego symbol UPS. Z uwagi na swoją wielkość, kształt i położenie przedmiotowa nieruchomość nie spełnia warunków do samodzielnego zagospodarowania. Stosownie do artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych i jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 9 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zbycia i obciążenia nieruchomości. W związku z powyższym Rada Gminy Ujście Gorlickie jest właściwa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. To na Komisji Rolnictwa było szeroko omawiane. Komisja Rolnictwa, bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby powiedział, że wyraziła zgodę. Na siedząco trzymam wstać. Były rozmowy, tam jest niecały ar. Chodzi o to, bo mają tam problem z rozbudową, bo tam jak był ten kiosk, jak państwo pamiętacie, i tam za tym kioskiem jest ta skarpa i chcą tam rozbudować i zabudować jeszcze, dołożyć coś i po prostu brakuje im miejsca, żeby to im się w projekcie po prostu dało. Parking tam dalej będzie, bo musi być, bo oni też nie mogą na drodze stawać i muszą mieć. A skoro no tutaj nasza gmina jest wielokulturowa, mamy 9 związków wyznaniowych i nigdy na tej płaszczyźnie nie było żadnych problemów, więc myślę, że szanowni koleżanki i koledzy wyrazicie też zgodę. Dziękuję. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości z mienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Wysowa Zdrój? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów jest za. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Chodzi o parafię pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętych w Brunarach. Bardzo proszę. Wysoka Rado, to jest kolejna parafia, która złożyła dokumentację na wykonanie remontu. Wcześniej te środki były pozyskane i tylko kwestia formalna, żeby to przegłosować. I tyle na dzisiaj. Dziękuję. Bardzo proszę pana Mikołaja. Szanowni państwo, szanowna Rado, bardzo serdecznie was proszę o zagłosowanie za dotacją na ten ładny kościółek w miejscowości Czarna, parafia Brunary. Kościółek położony malowniczo na wzgórku, bardzo ładnie wygląda z daleka, ale jak się podejdzie bliżej, to widać w jakim jest stanie i ile pracy potrzebuje
konserwatorskiej, żeby zapobiec dalszej degradacji tego obiektu. Wiem, że się przychylicie do wniosku i zagłosujecie za. Już wam z góry dziękuję. Bardzo proszę. Ja też chciałem prosić tu Wysoką Radę o przegłosowanie. Nie będę powtarzał mojego przedmówcy słowa, ale bardzo piękny jest ten kościółek, który wymaga tego remontu. Bardzo was proszę o przychylić się do naszej tu sprawy. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że... Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ta cerkiewka jest w bardzo złym stanie technicznym i ona, jak tu wyjeżdżamy na górę, to tak bardzo dobrze wkomponowana. Jest dróżka asfaltowa i wszystko, ja wszystkich bardzo proszę, bo ona jest jeszcze pod wezwaniem świętego Dymitra, także bardzo proszę. No czego się śmiejecie? No to bardzo ładne imię. Ja się Nic nie będę dodawał. Chce ktoś jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę przygotować się głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na pracę konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków? Proszę podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Widzisz Marcinku, ja mnie szanuję, moją imię szanują. Jasne. Dziękuję pięknie za przygotowanie. Dzięki. Kolejna uchwała w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Wysoka Rado, to jest kosmetyczna tylko zamiana w formie schronionych na wspomagane. Nic więcej tutaj się nie zmienia. Okay. Może kolejną uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach wspomaganych, od razu mówić. Będziemy głosować. Jeżeli chodzi o kolejną uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia płatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym, przedstawia się to tak. Wójt gminy może zwolnić z opłaty, gdyż jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. I to wójtowi zleca się wykonanie uchwały. Opłata za pobyt w mieszkaniu obecnie wspomaganym nie ulega zmianie. Została ustalona jak w poprzedniej uchwale. Mieszkańcami w mieszkaniach wspomaganych są osoby samotnie gospodarujące, w których obecnie kryterium dochodowe wynosi 776 zł. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca jest wyliczana dla każdego indywidualnie. Wysokość opłaty zależy od dochodów osoby. Obecnie osoby te ponoszą odpłatność w wysokości 24% przekroczonego kryterium dochodowego, to jest 186 zł. Natomiast czynsz wynosi 850 zł miesięcznie. Pozostałą część dopłaca gmina, to jest 664 zł od osoby. Gmina ponosi łączny miesięczny koszt w wysokości 3400 zł. Opłata wnoszona przez mieszkańca to około 744 zł, co stanowi 22% całego kosztu. Tyle, jeśli chodzi o uzasadnienie. Dziękuję. Są jakieś pytania jeszcze do projektu uchwał? Nie widzę. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane? Proszę podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kolejna uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. I ostatnia uchwała poszerzonego porządku obrad. Bardzo proszę, Panie Wójciu. Tak jak mówiłem na początku, ksiądz proboszcz parafii w Uściu Gorlickim złożył wniosek o, po uzgodnieniu z mieszkańcami sołectwa, zwraca się z prośbą o uregulowanie statusu cmentarza miejscowego na działce 165 w Skwirtnym.
Na wspomnianej działce znajduje się również cerkiew pod wezwaniem świętego Kosmy i Damiana i jest ona własnością parafii rzymskokatolickiej w Ujściu Gorlickim. Naszemu wnioskowi, aby cmentarz ze względów wielowyznaniowych na terenie gminy Ujście Gorlickie i Skwinnego był cmentarzem komunalnym, pozytywną aprobatę wyraził ksiądz biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jerz. Mniejszym prosimy o wydzielenie działki nr 165, własność parafii, części zajmowanej przez cmentarz. O wydzielenie działki 156, własność gminy Ujście Gorlickie, części obejmującą bramę wejściową wraz z schodnikiem kamiennym do cerkwi. Jest to niezbędne do przeprowadzonych remontów i konserwacji zabytkowej cerkwi, ogrodzenia i związanej z nią infrastruktury. Geodeta sporządził projekt podziału działek 165, własność parafii i numer 156, droga gminna, trwale zajęta pod bramę cerkwi, własność gminy Ujście Gorlickie. Na załączonej do niżej zamieszczonego pisma mapie zaznaczono projektowane granice podziałowe działek. Powierzchnię ich i numerację otrzymamy oczywiście po podziale i zwracam się do Wysokiej Rady z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Jolanta. Akurat tak się składa, że oprócz radnej gminy jestem również członkiem rady parafialnej i ta sprawa była przedyskutowana dokładnie z księdzem proboszczem. No i jest taka prośba, żeby rzeczywiście tą działkę, ten cmentarz wyodrębnić jako dwie osobne działki. Z tego też względu, że tak naprawdę to jest tylko jedyny cmentarz wśród czterech cmentarzy przynależnych do parafii Ujście Gorlickie, jedyny cmentarz parafialny. Jest to cmentarz wielowyznaniowy, więc też jest to jakby taką no, kwestią z tego względu, że no, pochowani tam są zarówno osoby prawosławne, osoby grekokatolickie, rzymskokatolickie i innych wyznań, co no bardziej kwestionuje, aby było to jednak, był to jednak cmentarz komunalny. Więc bardzo bym prosiła o przychylną opinię Wysokiej Rady i przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Może pan sądzisz, by coś powiedział? Panie radny jeszcze. Szanowni Państwo, może powiem nie tyle jako radna, co jako mieszkaniec Skwirtnego, ponieważ rozmawialiśmy na ten temat, ksiądz proboszcz również zapytał mieszkańców, co sądzą o... Tak, mieliśmy spotkanie, także mieszkańcy wsi Skwirtne oczywiście wyrazili jednogłośnie zgodę na przekazanie to po prostu cmentarza na rzecz gminy jako cmentarz komunalny. Także bardzo bym prosiła o Wysoką Radę o przegłosowanie tej zamiany. No, dziękuję. Dziękuję. Pani radnej, ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Serdeczne dzięki dla Wysokiej Rady za pozytywne rozpatrzenie prośby księdza proboszcza. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. 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 A co by była, by któraś z was powiedziała Bóg zapłać? Może być Bóg zapłać. No, tak, tylko dziękuję. Watykańską walutą płaci. Dziękuję. Punkt odnośnie podjęcia uchwał został wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Do biura rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Kolejny punkt. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, kolega Andrzej. Andrzej, wygląda chyba, że to jest PSD lub zielona beczka. Zielony uspokaja. Na koniec kadencji
Czy można. To jeszcze będzie jedna sesja. Nie wiadomo, czy będę. O. Panowie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, panie wójcie, panie i panowie sołtysi, dyrektorzy szkół, szanowni państwo. Doskonale pamiętam, jak 5,5 roku temu pierwszy raz znalazłem się na tej sali spośród was. Jako była to taka nietypowa rada, bo było nas 13 nowych osób. Dwóch weteranów i 13 nowych osób, którzy zasiadli tutaj między stołem prezydialnym. I jednym z tych byłem, który po raz pierwszy w życiu przyszło mi się zmierzyć z codziennością, z codzienną rzeczywistością pracy w gminie. Tym razem już nie jako zwykły mieszkaniec, ale jako radny, któremu zaufali sąsiedzi, mieszkańcy. Wraz z koleżankami i kolegami, którzy tak jak ja debiutowali w Radzie, mieliśmy swoje marzenia, plany, ambicje. Praktycznie wszystkiego uczyliśmy się od podstaw. Funkcjonowania samej Rady, komisji, procesu podejmowania uchwał czy kształtowania budżetu, bo jak niejednokrotnie to padło, byliśmy kompletnie zieloni. Poznawaliśmy krok po kroku problemy gminy, tym razem z perspektywy osób, które uzyskały rzeczywisty wpływ na ich rozwiązywanie. A, wyłączony. Mimo że zostaliśmy wybrani do Rady z różnych komitetów, mimo że w trakcie kadencji tworzyliśmy różne grupy, kluby, ale najważniejsze było dla nas dobro gminy i podejrzewam, że wszyscy pracowaliśmy dla dobra gminy jako radni. Nie mnie oceniać efekty tej pracy. Już wkrótce wypowiedzą się ci, którzy powierzyli nam mandat w poprzednich wyborach. Ja ze swojej strony chciałbym gorąco podziękować za współpracę. Nie ukrywam, będzie mi brakowało, bo jednak zżyliśmy się kolegom i koleżankom radnym, pani przewodniczącej, koledze przewodniczącemu, wice. Nieraz prowadziliśmy gorące debaty, szukając najlepszych rozwiązań dla gminy. Bardzo chciałbym podziękować panu wójtowi za bardzo dobrą współpracę, zarówno jako przewodniczący komisji, ale też jako ten szeregowy radny. Nigdy nie zostałem odtrącony, zawsze staraliśmy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jest pan, panie wójcie, uosobieniem spokoju i cierpliwości, a pana doświadczenie pozwalało na spojrzenie na sprawy gminy z zupełnie innej perspektywy. Dziękuję pani skarbnik za tą cierpliwość, bo niejednokrotnie było nam to wręcz łopatologicznie wykładane, tłumaczone. Te zawiłości tych spraw finansowych i budżetu. Sądzę, że dziś jesteśmy o wiele, ale to wiele mądrzejsi, jako wszyscy radni. Dziękuję paniom, panom sołtysom za rozmowy. Dziękuję również OSP, KG, kołom gospodyń, ale też i również dyrektorom szkół, dyrektorowi ZGKiM, dyrektorowi GOPS-u, GOK-u. Nieraz w kadencji mieliśmy okazję wymiany poglądów i staraliśmy się jako wszyscy radni rozwiązywać te problemy. Nie mogę tutaj też zapomnieć również o urzędnikach, o pracownikach gminy, gdzie nigdy nie odprawili mnie z kwitkiem, zawsze służyli swoją kompetencją, pomocą, działaniem w różnych sprawach. Szczególne podziękowania chciałbym tutaj, niestety dzisiaj nie ma pana sekretarza, podziękować. To on w pierwsze dni wprowadzał nas, tych nowych radnych, w tajniki funkcjonowania Rady. Nieraz spokojnie, nieraz już tracił do nas cierpliwość. No, każdy jest człowiekiem. Ale tłumaczył te najbardziej zawiłe, formalne, proceduralne i prawne rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia jako radni gminy Uście-Gorlickie. I na zakończenie już będę kończył, nie będę przedłużał.
Chciałbym podziękować osobie, co tu dużo mówić, jak dla mnie, i myślę, że nie jestem w tym odosobniony, pani Agacie. Osoba, bez której ta rada nie funkcjonowałaby. Po prostu nie byłaby sprawnie działać, nie mogłaby sprawnie działać. Osoba, która swoją wiedzą, oddaniem i codziennym zaangażowaniem czuwała każdego dnia nad sprawnym funkcjonowaniem całej komisji, poszczególnych komisji. Starała się, aby te protokoły były dobrze pisane i była bardzo kompetentna na swoim stanowisku. I sądzę, że naprawdę nie jestem w tym poglądzie odosobniony. Mam nadzieję, że i wierzę, że wszyscy tak uważamy. Także pani Agato, bardzo, ale to bardzo pani dziękuję. I na koniec wszystkim mieszkańcom, wam koledzy i koleżanki, życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Jest ten okres świąteczny, będziemy mieć. Spędźmy go razem z rodzinami, nie myśląc o tym całym zgiełku, o tym wszystkim. Po prostu bądźmy, kochajmy się, szanujmy się. Zdrowych, wesołych świąt, a w maju będę życzył kolejny raz. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nasz kolega Andrzej Barna to już prawie przemawia jak starosta powiatu. Naprawdę mu te 5 lat w Radzie wiele pomogło. Pamiętam, czasami się przysłuchiwałem, bo ja byłem od połowy kadencji, no to taki był młody człowiek, a teraz no to naprawdę dorósł, ma kompetencje. Także Andrzej, życzymy Ci, żebyś wygrał wybory radnego do powiatu. I zajął godziwe stanowisko, jak nie na stanowisku starosty czy wicestarosty, to może członka zarządu. Ale drodzy Państwo, nie w tej sprawie chcę powiedzieć parę słów. Wczoraj było zebranie przedwyborcze w miejscowości Zdynia i z wielkim zaszczytem chcę powiedzieć, że odwiedził nas wojewoda małopolski, obecny młody wojewoda. Dla mnie to był wielki zaszczyt, ponieważ ja z tym człowiekiem 5 lat pracowałem, jak byłem jeszcze wójtem. No i wczoraj porozmawialiśmy chwilę i tam przypomnieliśmy sobie, bo ja byłem raczej znaczny, bo ze względu na duże, długie włosy. Także miła to jest sprawa. Pan wojewoda bardzo ciepło się wypowiadał, zapewniał bardzo dobrą współpracę. Ja myślę, że później podziękowaliśmy sobie, robili sobie zdjęcia koleżanki i koledzy radni, no bo nie jest zawsze powiedziane, czy kiedykolwiek będzie wojewoda na terenie gminy Uście. Ja pamiętam takie czasy, kiedy był tu wojewoda, obiecał nam dużo, dużo i po 2 tygodniach go odwołali. Także oby z tym się tak nie stało, mam nadzieję, że nie stanie się. Jest to bardzo spokojny człowiek. Taki, że jest nadzieja, że będzie zwracał na pewne sprawy uwagi, że tam podpowiadano mu, że my jesteśmy dużą gminą, bardzo dużą gminą, największą gminą, ale bardzo słabe zaludnienie i to jest ten problem dla naszej gminy. No, ale ja myślę, że wyjechał wcześniej, bo ma dużo obowiązków, ale na pewno bym przy nim powiedział, że ta gmina jest naprawdę tak pobożna, tak zaangażowana, że nawet prosi o powódź i jest ta powódź. I środki wtedy powodziowe są bardzo duże na remont dróg. Drodzy Państwo, ja kończę i chcę życzyć tylko zdrowych, wesołych świąt, smacznych, czystych jajek i przed świętami wypada wszystkich przeprosić, bo powinno być porozumienie i zgoda, także przepraszam, no ja czasami pozwalam sobie nacisnąć na odciski, kto tylko chce. Drodzy Państwo, no ale byłem 25 lat w samorządzie, jakoś ze mną wytrzymywali. Także cieszę się niezmiernie z tego i nawet nigdy nie było żadnego wniosku, żeby mnie odwoływać. Tylko zawsze mnie prosili, żebym jeszcze tylko był zdrowy. Zdrowych, wesołych świąt dla Was, dla Waszych rodzin, dla wszystkich naszych znajomych i prośmy tylko Boga o zdrowie dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolega Krzysiek jeszcze. Ja tu chciałem jeszcze prośbę złożyć do pana wójta,
odnośnie drogi tej powiatowej do izb. Panie wójcie, no przepraszam, że może tak za każdym razem pana tam naciskam na tą drogę. Wiem, że to nie jest nasza droga, tylko droga powiatu, no ale my jako gmina, jako przedstawiciel gminy musi pan pomóc, żeby coś w tej sprawie zrobić. No bo nie ukrywam, że przez 5 lat tu się już tłukę o tą drogę i kadencji już mi brakło i drogi dalej, jak nie było, to nie ma. Nie łudzę się, że już ta droga będzie, czy będzie, czy nie będzie. Mam i no ogromną prośbę, panie wójcie, żeby naciskać, żeby remonter pierwszy poszedł może od izb, bo jak wiecie, tam dużo ludzi w tej chwili się już przewija na tą Lackową 997, bardzo dużo. Powstały też hotele Końska Dolina. No niestety chyba będą zamknięte, bo jeszcze chwilę, no to nie dojedzie nikt tam już. No bo jest, no tragedia. Teraz już się robi, panowie, tragedia. I naprawdę, no musimy, nie wiem jakim sposobem, ale jakoś przekonać, żeby chociaż pokleili te dziury tak, żeby był już dojazd. No. Bardzo proszę, panie wójcie, naciskać tego pana od dróg, ten powiat, no niech oni wreszcie coś z tym zrobią, bo to pomsta do nieba. Dziękuję. Dziękuję. No proszę, panie Pawle. Ja, panie wójcie, przepraszam, że tak też już mówię, ale o tej naszej, może powiem tak, drodze zapomniałem. Brunary i Ropa. I właśnie proszę tu pana wójta naszego, Puścia Gorlickiego, jak i wójta Ropy, Karola, żeby może w końcu i oni wzięli tą współpracę, raz jak wójtowie dogadali się i poprosić ten powiat, czy coś takiego, żeby już może się przechylili te 800 czy 1800 metrów, żeby to zrobić, no bo naprawdę tam jadą, strasznie dużo ludzi jeździ, a dziury to coraz większe się robią. Co z tego, że oni to przykleili troszeczkę, jak to wypada i woda w stopkach stoi. No i to jest taka prośba do was tu przed świętami, przed wyborami. Może jak na te wybory, żeby ludzie mogli dojechać po gładkim, ładnym asfalcie. Wszystkiego dobrego i zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Poseł Tys jeszcze? Na listę obecności. Nie widzę jeszcze. Panie wójcie, proszę. Przepraszam bardzo, ja bym bardzo prosiła pana wójta przewodniczącego rady o głos. Czemu pan? No bardzo proszę podejść tutaj. Dzień dobry, witam radę przewodniczącego i wójta gminy. Nazywam się Beata Pustułka, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich i chciałam po prostu ponowić pismo. Jest to wniosek o wprowadzenie środków do budżetu gminy. Koło Gospodyń Wiejskich z Hańczowej zwraca się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2024 rok środków na przyłącz i rozprowadzenie prądu oraz rozprowadzenie wody do pomieszczenia budynku przy Szkole Podstawowej w Hańczowej, gdzie jedną część budynku stanowi siedziba OSP w Hańczowej. Prośbę tę motywujemy tym, że my jako Koło Gospodyń Wiejskich nie posiadamy żadnego pomieszczenia na działanie statutowe. Prężnie uczestniczymy w różnych kiermaszach, festynach, akcjach charytatywnych, a także organizujemy imprezy mające charakter integracyjny, wspierający, edukacyjny, jednakże brak pomieszczenia dla nas jest znacznym utrudnieniem. Ze względu na niedopuszczalny bynajmniej brak odpowiedzi na pismo złożone 14 lutego, jest to już ponad prawie półtora miesiąca, wójt gminy Uście Gorlickie bardzo ponawiam tą prośbę. Zgodnie z artykułem 12 KPA apelujemy o niezwłoczne ustosunkowanie się do rozpatrzenia powyższego wniosku. Może się odniosę trochę do tego pisma, bo tutaj tak akurat jest dość. Odnosząc się do tego pisma, wielokrotnie rozmawialiśmy z panią z panem wójtem i z panią skarbnik na temat właśnie tego pomieszczenia. Dostaliśmy pomieszczenie od pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Hańczowej. To pomieszczenie było pomieszczeniem gospodarczym.
miałam bardzo dużo, no, można powiedzieć, parę spotkań z panem wójtem i z panią skarbnik, z tego względu, że jednym słowem było brak tych pieniędzy na to nasze, na ten nasz remont. Po prostu można powiedzieć, że zaproponowali, żebym złożyła to pismo do rady naszej gminy o ujęcie w budżet tej naszej, no, tego naszego remontu. No, nie dostaliśmy do tego czasu żadnej odpowiedzi. Było to przed ostatnią sesją. Może jeszcze, bo ktoś sobie pomyśli, a takie koło małe, fańczowe, wiele nic nie robi. Za chwilę się może rozleci, jak to mówią, rozwiąże. Może powiem tak. 5 lat jesteśmy już jako koło. Na pewno się nie rozwiążemy. Bardzo dużo robimy w celach charytatywnych. Dla nas jako koło jest duża to kwota inwestycyjna, żeby to doprowadzić prąd, rozprowadzić po tym budynku, rozprowadzić wodę. Jest tam też zrobić tynki. My jako koło też zrobimy dużo swoim kosztem, ale jako prąd i woda to dla nas jest naprawdę dużo. Dostajemy pieniążki, bo ktoś nam powie, dostajecie pieniążki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Zgadza się, dostajemy co roku. Ale przeznaczamy to na wyposażenie, czyli na niezbędne sprzęty. Mamy zakupioną lodówkę, piekarnik, zmywarkę, 2 duże namioty, grill, kuchenka, indukcja. Jest tego naprawdę dużo. Z tym, że nie mamy nawet gdzie tego pomieścić. Mamy to w swoich domach. Jakiekolwiek działania, które robimy z koła, czy gotujemy, czy pieczemy, czy jakieś robótki takie po prostu inne niż gotowanie. Wszystko robimy w domach. To są moje koleżanki z koła, jest też przewodnicząca. Wiedzą, jakie to jest utrudnienie. Naprawdę jest to utrudnienie. Cały dom po prostu nie mamy jako dom do mieszkania, tylko jako KGW. I to jest u paru osób. Jedna ma rozrzucone po całym pomieszczeniu właśnie te sprzęty, druga ma jakieś tam wstążki, nie wstążki, różne rzeczy do robienia. My jako koło gospodyń wiejskich organizujemy imprezy, organizujemy piknik rodzinny w naszej miejscowości Hańczowa. To jest naprawdę duża impreza i trzeba naprawdę dużo wysiłku, trudu, czasu, nawet swoich pieniążków to zainwestować, bo to naprawdę dużo, to jest można powiedzieć na parę miejscowości, bo z tego co ostatnio było, to mieliśmy bardzo dużo gości. Uczestniczymy, organizujemy Dzień Dziecka w naszej miejscowości. Organizujemy dla starszych ludzi Dzień Seniora. Też mieliśmy dla starszych ludzi Dzień Kobiet, bo ci nasi najstarsi ludzie naprawdę wartają tego. Oni bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo pracy włożyli w to, żebyśmy teraz mogli tak spokojnie po prostu żyć i mieć tak fajnie jak mamy, jak na razie. Uczestniczymy również w imprezach organizowanych przez GOK, panią Monikę Babulę, dyrektor. Jesteśmy na każde jakby prośbę. Trzeba pomóc kole gospodyń wiejskich z Uścia, żeby stanąć, jak najbardziej jesteśmy. Wiadomo, że to wymaga również dużo pracy, energii, czasu, żeby to coś zrobić, żeby mieć z czymś iść, no i sprzedawać, prawda? Jesteśmy też na Wieś Pachnąca Ziołami, czyli Wysowa Pachnąca Ziołami. Jednym słowem naprawdę nie odmawiamy w miarę możliwości, kiedy możemy, kiedy mamy taką możliwość, żeby coś zrobić, to jesteśmy na każde, jakby to powiedzieć, zawołanie. Integrujemy naszą społeczność, naprawdę, bo gdyby nie koło, a jest tutaj, tak jak mówię, więcej osób z koła różnej miejscowości,
niektórych miejscowościach by to było cisza, spokój, część osób, część ludzi po prostu w domach tylko siedzi. Nasz cel jest, żeby to społeczeństwo rozweseliło się po tej pandemii, po tych wszystkich zaostrzeniach, żeby z nami współpracowali, ale wręcz, żeby po prostu sami ze sobą byli zintegrowani, prawda? Mieliśmy też różne takie charytatywne zbiórki, czyli przez Monikę, panią Monikę Babulek, dyrektor, było organizowane takie jakby kiermasz dla uchodźców poszkodowani wojny. Byliśmy wtedy, jak po prostu potrzeba było, to byliśmy. Teraz też robiliśmy, piekliśmy u siebie w domach, prawda? Ciasta sprzedawaliśmy dla pomocy, pomoc dla Julii ze Śnietnicy. Dziewczynka, która po prostu obie rączki ma bezwładne. Jest to tytuł, pomagamy podnieść rączki Julii do nieba. Nie życzyłabym nikomu mieć takie dziecko, bo miejmy i cieszmy się, że mamy dzieci naprawdę zdrowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo proszę radę, przewodniczącego rady, pana wójta, bo wiem, że jeszcze ma być jedna sesja. Ktoś mi powie, że będziecie mieć sołeckie pieniążki. Tak, ale to będzie przyszłościowo. Nam naprawdę koniecznie potrzeba jest jak na szybciej zrobić to pomieszczenie. To nie jest naprawdę bardzo duży koszt jako dla gminy. Wiem, że to nie jest bardzo duży koszt, ale dla nas jest bardzo duży koszt, bo te pieniążki, które zarabiamy na tych różnych kiermaszach, to tak jak mówiłam, przeznaczamy na cele charytatywne, na organizowanie tych naszych imprez w naszych miejscowościach. Bardzo proszę o pozytywne to nasze rozpatrzenie tej prośby i przychylne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zdrowych, wesołych świąt. Dzięki. Pan wójt powie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nie będziemy się tu licytować, czy złotówkę w tą, czy w tą. Na ostatniej sesji Rady przydzielone zostały środki w wysokości 8000 zł. Czy się nam uda jeszcze na następną sesję wygospodarować drugą połowę tych środków? Nie umiem odpowiedzieć. Natomiast pierwszy krok można już robić, czyli wykonać przyłącz ze szkoły do budynku tego gospodarczego. To w tym temacie, ja proszę mi wierzyć, że ja naprawdę mam otwarte serce dla wszystkich kół gospodyń, dla wszystkich stowarzyszeń, tylko z drugiej strony ten budżet no jest tak, jak jest. I tych kół gospodyń mamy też 10 na terenie gminy i każdy by, no 15, proszę bardzo, jeszcze lepiej. I też by każde pewnie pasowało dofinansować. Natomiast dzisiaj podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu świetlic i tam poszło 40 tysięcy. Z tego Hańczowa również otrzyma kwotę w granicach 6, pani skarbnik, ponad 6 tysięcy złotych. Też te środki będzie można dołożyć do remontu. Nie, to wyposażenie. Dotyczące świetlic. No. Także no, jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę, tylko że no, tak jak mówię, no, nie zawsze tych środków jest jeszcze komu zabrać, żeby komuś dać. Tyle jeżeli chodzi. No może już słuchaliśmy, ja bym tu chciał wyjrzeć. Proszę, ja po prostu się odniosę do tego. Nie, to ja się odniosę. Ale ja pana przewodniczącego poproszę, czy mogę? Drodzy Państwo, Chileczki. Panie wójcie, nie będziemy się bawić w ciuciubabkę, ponieważ pani Postułkowa chodziła do pana chyba od roku. Ja panią widziałem i już było bardzo z wielkim uśmiechem, wychodziło od pana, że wszystko będzie załatwione. Jeśli jest budynek gospodarczy, jest straż, ja nie wiem co w naszej gminie się dzieje, że strażacy nie chcą współpracować z kołem gospodyń. No to jest nienormalne, bo były takie czasy w Gładyszowie i teraz tu też widzę, że
Jeśli jest ten budynek, jest straż, rządzisz pan 5 lat, to już należało doprowadzić strażakom, żeby mieli też wodę i prąd i żeby to było normalnie. Ja nie wiem, czy mają, ale też bym powiedział, że Hańczowa jakoś zatrzymała się w miejscu, ponieważ garaż, nie, kotłownia, do dzisiaj chyba taczki tam stoją, choć można było z tego zrobić pokój nauczycielski. Panie wójcie, naprawdę, nikt z państwa nie przedstawia kalkulacji, ile to może kosztować, bo od tego zacznijmy. To nie wystarczy mówić, że będziemy, czy damy, czy nie damy. Proszę powiedzieć, ile to ma kosztować, kosztorys konkretny i na najbliższą sesję będziemy próbowali pana wójta prosić, błagać, żeby były zabezpieczone i to zadanie, żeby zostało wykonane, ponieważ ja odchodzę w ogóle z pracy w samorządzie, ale chciałbym, żeby Hańczowa została tak załatwiona pozytywnie, jak za moich czasów, choć byłem oczerniany, że nic tam nie zrobiono, więc chciałbym przypomnieć. 3 drogi asfaltowe, most za rzekę, chodnika 2 kilometry i prawdopodobnie były takie głosy, że ja nie dałem 5% na budowę dalszego chodnika, żeby połączyć Hańczową z Wysoką. To jest wszystko nieprawda, ale czasami nieprawda się zmieści wśród tylu zadań, co w Hańczowie. I remont całej szkoły, od podszewki, a wy przez 5 lat nie potrafiliście budynek gospodarczy przeznaczyć, żeby miało i straż, i koło gospodarki. No trochę trzeba się wstydzić za to. Dziękuję. Dobra. Dziękuję. Nie wiem, macie się punktować, to może nie, ale nie, bardzo nie proszę. Dobra, bardzo proszę. Ja tylko znajmując, może jeszcze się odniosę do tej właśnie odpowiedzi, że kosztorys był zrobiony. Prawdopodobnie to wyszło coś koło 19 tysięcy jako sam doprowadzenie i przyłącz do tego budynku. Oczywiście OSP tam ma doprowadzoną, bo to jest jedno pomieszczenie w tym budynku, ma doprowadzoną wodę i nam trzeba tylko po prostu przy ścianę się przebić i doprowadzić do 2 pomieszczeń, bo tam jest na łazienkę i na ubikację. Takie malutkie pomieszczenie i drugie takie pomieszczenie po prostu, żeby mogli. Ale prądu tam nie ma, bo ten prąd jest taki, żeby tylko zaświecić światło i może sobie jakieś radio włączyć do gniazdka, bo resztę to wybija korki i to jest połączone ze szkołą podstawową. Także ja nie mam za bardzo takiego wielkiego żalu, ale bardzo, bardzo bym prosiła, no bo pani skarbnik też powiedziała, że no nie ma pieniążków, ja rozumiem, gmina nie ma pieniążków, ale to dla nas jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już nie w tym temacie. Szanowni radni, panowie przewodniczący, panie i panowie sołtysi, z okazji to nie jest ostatnia sesja, także dzisiaj jeszcze nie będziemy się żegnać. Z okazji zbliżających się świąt chciałem państwu życzyć spokoju, siły ducha, dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i takiego resetu, żeby zmartwychwstały Chrystus dodał nam tych sił, żebyśmy mogli w dalszym naszym życiu czynić dobrze, służyć drugiemu i być drugiemu przyjaznym człowiekiem. Szczęść Boże wszystkim i do zobaczenia na ostatniej sesji gdzieś w połowie kwietnia. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Oczywiście, że wierzącym w wyznaniu prawosławnym i grekokatolickim zdążymy złożyć życzenia na kolejnej sesji. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Ja też się dołączam do życzeń. Panu wójtem życzę dużo zdrowia, pogody ducha i radości oraz wszelkiego dobra z okazji nadchodzących do świąt Wielkanocy. Dziękuję. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 49. sesję Rady Gminy Uście Gorlickie. Dziękuję.